bardzo serdecznie nas. Jesteśmy w mniejszym gronie. Dzisiaj jest dzień roboczy, a więc szereg osób zapowiadało, że nie będzie ich w tygodniu, albo sporadycznie tylko będą, ale my jesteśmy i sądzę, że to, co studiować będziemy, będzie gruntowało naszą wiarę, nasze przekonania odnośnie tego, że należąc do Boga, należąc do Jezusa Chrystusa, mamy tę gwarancję przystępu do Jego łask. Zakazane proroctwo. Niektórzy podpytywali, zresztą nie tylko tutaj i teraz, ale zawsze, gdy przedstawiam to zagadnienie, kto mógł zakazać czytać, studiować i postępować zgodnie z proroctwem, które Bóg zawarł na kartach Pisma Świętego. No ale tak się złożyło. Nie jest to żadna chluba nasza, jako ludzi, że my mamy swoje gusta i jeżeli nam coś odpowiada, to się do tego skłaniamy. Jeżeli nie, to bardzo często się odwracamy nawet od tego, co przy innych okazjach byśmy starali się wyeksponować. Chciałem najpierw zwrócić uwagę na wielkich przywódców różnych kierunków religijnych. Abraham. On żył w XX i na przełomie XX-XIX wieku, przed naszą erą, w Mezopotamii, w Ur Chaldejskim, a później wędrował do Haranu na północny wschód, zachód i na południe do Palestyny, gdzie go Bóg prowadził. Również Abraham odwiedził Egipt. Inny przywódca religijny pochodził z Egiptu. Tam się urodził, tam się kształcił, tam się wychował. To był Mojżesz. Lata jego mamy tutaj na ekranie. Konfucjusz, inny wielki przywódca religijny, który działał w Chinach. Konfucjonizm w dalszym ciągu jest to jedna z wiodących religii w tym kraju i na kontynencie azjatyckim. Gautama Buddha, który nazywał się tak naprawdę Gautama Siddhartha, w Indiach działał i do dzisiaj również buddyzm jest tam mocno utrwalany. Mahomet, najmłodszy z tych wszystkich, mówiąc o czasie historycznym, od 570 do 632 roku naszej ery działał w Arabii, ale już później jego naśladowcy byli bardzo aktywni i przyszli aż do Hiszpanii przecież tutaj w Europie. I Jezus Chrystus bardzo krótką działalność miał na tej ziemi jako przywódca religijny, bo chociaż żył 33, a dokładnie licząc niektórzy wyliczyli 33,5 roku, to działał dopiero od czasu, gdy miał 30 lat. Zgodnie ze zwyczajem, zgodnie z prawidłami narodu, w którym się urodził i który prowadził do Boga. To był 27 rok naszej ery, bo urodził się jeszcze przed naszą erą i do 31 roku te 3,5 roku działał w Izraelu. Czym i czy w ogóle Jezus Chrystus różni się od innych przywódców religijnych? Dlaczego my jako chrześcijanie mówimy, że to jest największy przywódca? Gdybyśmy się urodzili w Pakistanie, albo w Indiach, albo w Chinach, czy wtedy wyznawalibyśmy tamte kierunki religijne, wiedząc też o chrześcijaństwie?
Wielu jest naśladowców Chrystusa tam, gdzie dominuje, czy to buddyzm, czy konfucjonizm, czy też islam i inne jeszcze kierunki. Dlaczego jesteśmy chrześcijanami? Czy dlatego, że taka moda jest? Czy dlatego, że jest to najbardziej popularny kierunek religijny w naszym kraju i tutaj w Europie? Kim jest tak naprawdę Jezus Chrystus? Różne zdania są i różne pojęcia o Jezusie Chrystusie. Niektórzy uważają, że Jezus Chrystus jest aniołem wyższego rzędu, z wyższej jak gdyby półki, bardziej wtajemniczony, bardziej zbliżony do Boga. Niektórzy uznają go, że jest prorokiem. Inni mówią, że jest Bożym Synem, którego Bóg adoptował. Gdy obserwował jego życie tutaj na tej ziemi, to mu się spodobało to, że Jezus z Nazaretu tak przylgnął do Boga. Niektórzy powiadają, że Jezus Chrystus jest pierwszą ze stworzonych w ogóle istot na naszej nie tylko planecie, ale w całym wszechświecie. Inni powiadają, to jest potężny wódz, ale nie potrafił się porozumieć ze swoim narodem. Dlatego przegrał, skończył na krzyżu, mając 33 lata. Niepotrzebny. Mógł żyć dużo, na pewno więcej by uczynił. Ktoś kiedyś zadał mi to pytanie, czy to jest prawda, że Jezus Chrystus był pierwszym komunistą na tej ziemi? No gdy zastanowimy się nad tym pytaniem i zastanowimy nad tym, czym jest komunizm, w głównych założeniach, nie wchodząc w żadne szczegóły, nie nawet nie zastanawiając się, kto był twórcą komunizmu i kiedy i dlaczego, to mnie zastanowiło, czy Chrystus był komunistą. Bo komuna oznacza wspólnota. Wszyscy są równi. Wszystkim według ich potrzeb, a od każdego według jego możliwości. To są główne założenia komunistyczne. Komunizm jest cudowny, tylko człowiek nie potrafił sprostać. Dlatego w moim odbiorze, w moim zrozumieniu, jeżeli chcielibyśmy Chrystusa zaszeregować właśnie po tej linii komunistycznej, to był to pierwszy, ale zarazem ostatni komunista, który był na tej ziemi. Nie było nikogo, który by tak równo traktował wszystkich ludzi i miał tak równe podejście, bez względu na religię, bez względu na płeć nawet, a 2000 lat temu to, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, się bardzo liczyło. Bez względu na wykształcenie, bez względu na status społeczny. Niektórzy powiadają, Jezus Chrystus i tylko On, i jedynie On jest Zbawicielem świata. Niektórzy jeszcze więcej wnoszą w to, kim jest Jezus Chrystus. Jest to Bóg, który przyjął ludzkie ciało. W teologii nazywa się to inkarnacją. Istota duchowa przyjmuje ludzką postać i nie wygląd tylko. To nie jest jakiś seans. Staje się prawdziwym człowiekiem. Niektórzy powiadają, Jezus jest maniak. Miał ideały, nikt go nie rozumiał. No i marnie skończył. Oszust i szarlatan. Bo będąc człowiekiem, mienił się, że jest Bogiem. Jak można? A przecież sam o sobie mówił, że jest Synem Człowieczym. Tego miana mu nikt nie nadał. Dlaczego my przylgnęliśmy do Jezusa z Nazaretu? Czy to jest dobry wybór, trafny wybór?
Jezus kiedyś rozmawiał ze swoimi uczniami i ewangelista Mateusz zapisał w 6 rozdziale, w 16, przepraszam, to nie jest 6 rozdział, pomyłka, 16 rozdział, od tekstu 13 do 17. Gdy Jezus przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Znowu mamy dowód na to, że On samego siebie tak nazywa. A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Kojarzono Jezusa Chrystusa w narodzie żydowskim z prorokami, którzy dawno żyli na tej ziemi, odeszli. I tutaj, jeżeli chodzi o Jana Chrzciciela, wtedy, gdy ta rozmowa się odbywa, Jan Chrzciciel już nie żyje. Herod go zabił, jak wiemy. Ściął mu głowę na życzenie własnej żony. A więc Herod się obawiał, że to Jan Chrzciciel zmartwychwstał. Bał się go, bo Jan Chrzciciel był takim pogromem dla Heroda trochę, pod względem moralności tego króla, albo amoralności. Eliasz, była obietnica w pismach Starego Testamentu, że Eliasz powróci. Na ten temat nieraz uczniowie rozmawiali z Jezusem i on przyznał rację. A więc niektórzy mówią, to jest Eliasz. Chrystus potrafił być czasem bardzo kategoryczny i taki zdecydowany, jak Jeremiasz. To był jeden z tych proroków. Mówią, to może być Jeremiasz. I wtedy Chrystus zadaje pytanie wprost swoim 12 uczniom. A wy za kogo mnie uważacie? Piotra, apostoła, nikt nigdy nie mógł ubiec z niczym i w żadnej okazji. Wobec tego on pierwszy zajmuje głos. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Chrystus, wczoraj o tym mówiliśmy, to jest grecka nazwa, miano oznacza tyle samo, co Mesjasz, oznacza tyle samo, co po polsku namaszczony na jakiś urząd. A Jezus odpowiadając rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i nie krew objawiło ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Wyobrażacie sobie Piotra apostoła? Uczniowie wszyscy to słyszeli. Chyba gdyby miał krawat, ale nie nosił, wiemy, wtedy nie noszono krawatu, to by go podciągnął, że słyszeliście, cokolwiek ja mówię, jest z objawienia Bożego. Tacy ludzie żyją na tej ziemi do dzisiaj. Kim wobec tego jest Jezus z Nazaretu? Gdy Józef zauważył, że jego narzeczona, bo jeszcze nie byli sobie zaślubieni, że jest brzemienna, to postanowił z nią się rozstać. Jak to zrobić? Tak, ażeby cała hańba za zerwanie tych przedmałżeńskich ślubów spadła na niego. Spowodował jej brzemienność, ale zostawił ją. I wziął to na siebie wszystko. I wtedy anioł rozmawia z Józefem i mówi tak: nie obawiaj się przyjąć Marii, ona urodzi syna, ty nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Są bardzo ważne słowa. Czyli Jezus to jest Zbawiciel i zbawi lud swój. Lud, który oczekiwał na Mesjasza, to był naród izraelski. To byli wyznawcy Boga Stworzyciela
I mówiliśmy już o tym, jak bardzo szanowali jego imię, Jahwe. I tu dowiadujemy się, że Jezus przyszedł, aby zbawić swój lud. A więc kim jest Jezus? To wszystko stało się, aby się spełniło słowo. Słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie, porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Ten sam anioł kontynuuje ten przekaz kierowany do Józefa i obok imienia Jezus mówi według proroków, to jest Immanuel. A Immanuel oznacza z nami Bóg. Kim jest Jezus? Ewangelista Jan, rozpoczynając swoją Ewangelię, rozpoczyna ją bardzo podobnie do tego, jak rozpoczynały się księgi Starego Testamentu. Pamiętacie, jaki jest pierwszy tekst biblijny? Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i tak dalej. A tu jest powiedziane, na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Jakie to dziwne słowa, dziwne pojęcia. Jednorodzony Bóg. To łączymy z człowieczeństwem Jezusa Chrystusa, że to Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami i widzieliśmy Jego chwałę. Ale w wierszu 18 tego pierwszego rozdziału Ewangelii Jana jest powiedziane, że Boga nikt nigdy nie widział. Jest to adres w kierunku Boga, Ojca, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Tutaj, gdy jest to słowo jednorodzony, to jest monogenes. Ono oznaczać może jedynaka, który się urodził, albo oznaczać jedyną w swoim rodzaju istotę. Drugiej takiej nie ma w całym wszechświecie. I ktoś powie, no zgoda, ale nawet jeżeli on jest taki jedyny w swoim rodzaju, to Ojciec nie jest taki jak On, to Duch Święty nie należy do tego grona i również z taką godnością i z tym mianem istoty boskiej, ależ tak. Ale Jezus Chrystus był jedynym w swoim rodzaju, bo ani Ojciec nie przyjął ciała ludzkiego, dlatego nigdy nie był przez ludzi widziany, ani Duch Święty. Ani Ojciec nie poszedł na krzyż, ani Duch Święty, tylko On przyjął ciało ludzkie, które zostało zabite na krzyżu Golgoty i stał się w ten sposób naszym Zbawicielem. Dużo na ten temat można by mówić, ale idziemy dalej. Dowiadujemy się, że On pod mianem Logos po grecku, czyli to słowo, dla Greków Logos to był ten, który stworzył ten świat, od którego wszystko się rozpoczęło. A Jan tłumaczy w Ewangelii, tym Logosem to był właśnie Chrystus. To było właśnie to Słowo. To był ten, który przyszedł na ten świat. Ale nadal mamy niedosyt w odpowiedzi, kim był Jezus z Nazaretu. Apostoł Paweł, który nawrócił się na chrześcijaństwo, już po śmierci i w niebowstąpieniu Chrystusa, napisał w liście do Koryntian takie słowa. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, to było to Morze Czerwone, gdy wychodzili z Egiptu, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam
napój duchowy pili. Tu nie nawiązuje wobec tego ani do manny, ani do wody, która ze skały wypłynęła. Mówi o duchowym pokarmie. Mówi, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A tą skałą był Chrystus. Niektórzy uważają, że początek Chrystusa jest 2000 lat temu z okładem w Betlejem, gdy się urodził. Paweł mówi, nie, on prowadził starotestamentowy naród. On ich przeprowadził przez Morze Czerwone. On ich obdarowywał wszystkimi darami, ale przede wszystkim on był dla nich duchowym pokarmem, duchowym wzmocnieniem. Tą karmą, która pozwalała im przynależeć do Boga i wiernie za Nim iść. Chociaż buntowali się raz za razem. W proroctwie Izajaszowym w 9 rozdziale i wierszu 6 jest bardzo ciekawa myśl zawarta. Narodziło się nam bowiem dziecię, syn został nam dany, na jego barkach królewska władza i oto jego imiona. Przedziwny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Ten sam Izajasz zaraz później pisze, 2 rozdziały dalej, że to ta panna będzie brzemienna i urodzi tego syna. Ciekawe jest tutaj konstrukcja w ogóle gramatyczna tego zdania, bo to jest proroctwo. Odnosi się do przyszłości. Izajasz bowiem żyje 740 lat do 685 przed naszą erą i wtedy jest prorokiem. Jest ciekawe, że wśród biblistów nie wytrzymało próby potrzeb ani hebrajska, ani grecka gramatyka. Bo tu jest specjalny czas. Narodziło się nam bowiem dziecię. Ono się narodzi dopiero za 740 lat. A tutaj jak gdyby fakt był dokonany. Tu mamy czas perfektum. Czas przeszły, dokonany. I to bibliści stworzyli, ukuli taki nowy termin w gramatyce, szczególnie w zastosowaniu do proroctw biblijnych. One często są podawane, jak gdyby to już nastąpiło, a to nastąpi dopiero po długim czasie. To jest perfectum propheticum. Czas przeszły, dokonany w proroctwie. Tak w 53 rozdziale również ten prorok napisze o Chrystusie jako tym, który umrze za nas. I tam też pisze, Pan włożył na Niego cały ten ciężar naszych win, a myśmy mniemali, że On przez Boga ubity i utrapiony jest, a On dla naszego zbawienia i z powodu naszych win ucierpiał. Znowu czas przeszły dokonany, który odnosi się do przyszłości. Perfectum propheticum. Do Efezu przybył w tym czasie pewien Żyd. To już jest w czasach, gdy apostoł Paweł odbywał podróże misyjne. Miał na imię Apollos, a więc greckie imię, zhelenizowany Żyd. Pochodził z Aleksandrii, czyli z Egiptu. Był człowiekiem uczonym i znał doskonale pisma. Chodzi o pisma Starego Testamentu. Przybywszy na miejsce, był za łaską Bożą ogromnie pomocny tym, którzy uwierzyli. Bardzo skutecznie odpierał wszelkie ataki Żydów i wykazywał publicznie z pism, że Jezus jest Mesjaszem. Czyli Apollos znał i Pismo Święte i znał te zarzuty, które stawiała synagoga żydowska
i ludzie niewierzący, że Jezus z Nazaretu był Mesjaszem. On otwierał z nimi zwoje Starego Testamentu i wykazywał, dokumentował, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Jakie to dokumenty, jakie to dowody w Starym Testamencie możemy na to znaleźć? Zanim przejdziemy do tekstów biblijnych, chcę wam przeczytać opinię Józefa Flawiusza. Myśmy o nim już mówili tutaj, to był żydowski historyk, ale pracował pod zamówienie Rzymian. I dlatego jako kolaborant był zanegowany przez naród izraelski, chociaż historie, które pisał, dotyczyły wyłącznie narodu izraelskiego. Tutaj mamy starożytne dzieje Izraela, 18 księgę, 3 rozdział i wiersz 3. Posłuchajmy, co pisze ten historyk żydowski, prawie współczesny Jezusowi, dlatego że on w pierwszym wieku i na przełomie pierwszego i drugiego wieku żyje i pisze. W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił on bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wielu Żydów, jako też pogan. On to był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować. Albowiem trzeciego dnia ukazał się im znów jako żywy, jak to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy. I odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę. Ciekawe. Znowu Flawiusz mówi o tym, że boscy prorocy pisali o nim. Apollos sięgał po te teksty i wykazywał, że one się wszystkie wypełniły w życiu Jezusa Chrystusa. I ja chciałem państwu przedstawić tutaj te teksty, niektóre zaledwie, bo ich jest około 330, które się wypełniły w Jezusie Chrystusie. Ktoś, kto w matematyce się lubuje, niech sobie wyprowadzi rachunek prawdopodobieństwa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 300 ponad proroc wypełnia się co do joty w odniesieniu do jednej osoby, którą zapowiada? Tutaj mamy zapowiedzi. Izajasz 7 rozdział, wiersz 14. Sposób poczęcia. To dziewica, to niewiasta, która nie żyje w związku małżeńskim. Pocznie i urodzi syna. I w Ewangelii Mateusza to czytaliśmy na początek w tym w rozdziale pierwszym. Józef nie wiedział, co zrobić i wtedy niebo jak gdyby go wyprostowało. Zwróciło mu uwagę na proroctwa. Mówi, one muszą się wypełnić. To jest dopiero pierwsze, które się wypełnia. W księdze Micheasza jest miejsce urodzenia. I to bardzo precyzyjnie podane, bo nie tylko Betlejem jest podane, ale Betlejem Efrata w Judzie. Miejscowości o nazwie Betlejem było więcej jak jedna i w Judzie, i w całym Izraelu. Micheasz żyje i prorokuje na prawie 500 lat przed narodzeniem. Przepraszam, Micheasz, 700 i on jest współczesny Izajaszowi, 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Dokładny adres podaje, gdzie Mesjasz się urodzi. Daniel w 9 rozdziale, wierszu 25 mówi dokładnie o tym, kiedy się urodzi. Kiedy wystąpi jako Mesjasz. Wystąpienie Jezusa jako Mesjasza to podanie nam daty w kalendarzu. I prorok Daniel, którego proroctwo jedno z proroctw wczoraj rozpatrywaliśmy, również i na ten temat się wypowiada.
charakter działalności Jezusa Chrystusa. Gdy już był na tej ziemi, to w swojej synagodze w Nazarecie podano mu zwój i otworzył na tym miejscu, gdzie to proroctwo z Izajasza było zapisane. I wszyscy byli zachwyceni tym, jak odczytał, jak to zaczął tłumaczyć, ale do słów, gdy powiedział: dzisiaj się to wykonało w waszych oczach. To proroctwo dotyczyło mnie. To go wypchnęli z synagogi, zaprowadzili na zbocze skalne i chcieli go tam zrzucić i ukamienować, gdyby się nie zabił. Ciekawe to. W Psalmie 41, w 10 tekście jest powiedziane, że jeden z jego przyjaciół zdradzi go. Zachariasz napisał, ile zażyczy sobie, albo ile kapłani mu zaproponują za tę zdradę. 30 srebrników, wymieniona kwota. I o ile w psalmie o zdradzie, gdy jest mowa, to jest 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa, to Zachariasz jakieś 420-450 lat przed jego urodzeniem występował. To jest opisane w Ewangelii Mateusza, że tak było. Rodzaj śmierci. W narodzie izraelskim śmierć była zawsze egzekwowana przez ukamienowanie. Był jeden wyjątek. Przez spalenie. Takie wyroki też mogły zapadać w Izraelu. Dotyczyło to wszeteczeństwa, którego dopuściłaby się córka kapłana. Ona nie była kamienowana, ona była spalana. A wszyscy inni byli kamienowani. Tutaj rodzaj śmierci wskazuje na krzyż. Przecież nikt wtedy nie znał krzyża 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Nawet taki szczegół, że Jezus, jak będzie na krzyżu, będzie się modlił za oprawców. I wszyscy ewangeliści na to zwrócili uwagę. Ja tutaj przytaczam Łukasza. Jeszcze jedno. Psalmiści zapowiadali, że on nie pozostanie w grobie. On powstanie z grobu. I fakt ten Ewangelię również odnotowują. To jest taka ściąga, powiedziałbym. A teraz chciałbym, abyśmy przeszli konkretnie do treści tych, które tutaj są zasygnalizowane. Sposób narodzenia. Zapowiedź. Nie będę czytał tych treści. Każdy, widoczne są chyba, tak, na ekranie, bo niedużo jest tekstu, a więc czcionka jest duża. I tutaj właśnie mamy wypełnienie. Gdy Maria poczyna, a później rodzi swojego syna. Tak artysta wyobrażał sobie zwiastowanie Marii, że urodzi dziecię. To było w Nazarecie. Tam powstał, zbudowany został kościół zwiastowania. Bardzo okazały, a z drugiej strony bardzo skromny. Jest tam źródło też, podobno, ale to już tradycja mówi nam, że Maria wtedy była przy tym źródle. Ludzie przychodzą tutaj, tak jak jadą do Kalwarii, żeby z tej studni świętego anioła, tak ona się nazywa, zdaje się, brać wodę, bo ona ma lecznicze właściwości, czy jeszcze coś innego. Ja byłem tam kiedyś i widziałem obok tego, że ktoś tam był na tej cymbrowinie i nabierał wodę do butelek, do naczyń różnych, to widziałem, jak niektórzy swoje jakieś obrzodzenia czy coś wrzucali do tej wody w tym samym czasie, bo wierzyli, że to ich jedynie uleczy. Miejsce narodzenia. Betlejem Efrata z okręgu judzkiego. I Jezus Chrystus
tam się rodzi. I to jest ciekawe, rodzi się w Betlejem, a mieszkał przecież Józef i Maria w Nazarecie. To jest około 200 kilometrów. Ale tak się stało, że zarządzono spis, a Józef należał do domu Dawidowego, a więc musiał być podporządkowany i odnotowany tam w Betlejem, bo tam się urodził. A więc popatrzmy na mapie Izraela, jak wyglądała ta podróż. To jest Nazaret, podkreślony tam i w owalu na czerwono. A więc szli na Zajordanie, bo Żydzi nigdy przez Samarię nie przechodzili. Dopiero tutaj na wysokości Jerycha przechodzili przed Morzem Martwym. Oj, za wcześnie. I tutaj z Nazaretu, jak wyruszyli 200 kilometrów i przechodzili tutaj na wysokości. I koło Betlehem jest również i Betlehem. Chociaż to jest, przepraszam, ja tu L przeczytałem, to jest Betlehem pisane oddzielnie. Zazwyczaj to jest stara mapa, ale zazwyczaj jest pisane razem jako jedno słowo Betlehem, co oznacza Bet, to jest chleb, a Bet to jest dom, a Lehem to jest chleb, dom chleba. To jest Betlehem, jak wygląda dzisiaj współcześnie. Wejdziemy do tego miasta, główny wjazd jest, tam jest gwiazda betlejemska, tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego ona jest pięcioramienna. Próbowali mi to wyjaśnić, ale no, trudno było to zrozumieć. Troszeczkę byli zażenowani sami, że tak to jest. Tam jest Bazylika Narodzenia również i wewnątrz jest kilka miejsc, które się wskazuje, że tam urodził się Jezus Chrystus. Za Betlejemem jest też miejsce, gdzie, to nie jest to miejsce, bo to jest w dalszym ciągu w Bazylice Narodzenia. Tu jest kilka wyznań, które wskazują to miejsce, w zgodzie między sobą żyją i w zależności od okazji to gromadzą swoje pielgrzymki tutaj, ażeby ich prowadzić do miejsca narodzenia Zbawiciela. Wskazuje się też inne miejsce, czyli to, gdzie jest taka jeszcze mała kaplica zbudowana, dom pasterski, gdzie Chrystus tam wśród zwierząt się urodził. To ma swoje znaczenie, bo przecież jako król nieba i ziemi mógł się w pałacu urodzić, jako Bóg mógł sobie tak zażyczyć, ale on wiedział, że ludzie raczej prości, ubodzy będą go potrzebowali. Oni będą mieli serca chłonne na prawdy, które będzie głosił. I tak też było. Przyszli królowie od wschodu ziemi. Biblia mówi, że to byli mędrcy. Często bywało tak, że królowie byli mędrcami, ale nie wszyscy królowie byli mędrcami. Być może dlatego Biblia wspomina o mądrych ludziach, którzy zobaczyli gwiazdy, to byli astrologowie, zobaczyli wypełnienie kolejnego proroctwa, które wypowiedział taki prorok mało znany Bileam w czasach wędrówki narodu izraelskiego, czyli 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa, że ukaże się taka gwiazda tego Mesjasza i to będzie pewien znak. Oni się tego uchwycili, przyprowadziła ich tutaj do Betlejem. Złożyli ciekawe dary, mirra, kadzidło i złoto. Mirra to jest produkt roślinny, który spalany jest w kadzidle.
Mirrama, gorzki smak też, czasem była domieszką do różnych potraw. Wskazywała na cierpienia Jezusa Chrystusa, na gorycz Jego służby, mimo takiego oddania. Kadzidło wskazywało na Jego powołanie kapłańskie, bo jak wiemy, On po wniebowstąpieniu przejął ten urząd kapłana w niebiańskiej świątyni. A złoto było symbolem królewskiej godności, ale to miało również znaczenie nie tylko symboliczne, ale takie wymierne, takie fizyczne, takie praktyczne. Bo wkrótce po urodzeniu Chrystus musiał być zabrany przez Józefa i Marię i opuszczali Egipt, aby udać się, przepraszam, Betlejem i Jerozolimę, aby udać się do Egiptu. To jest szlak, którym podążali do Egiptu. Ta zielona linia, to jest to miejsce Jerozolimy tam podkreślone, szlak prowadzi tutaj w kierunku delty Egiptu, a powrót już do Nazaretu, dalej na północ, 200 kilometrów od tego miejsca, skąd wyruszyli na południe, to jest powrót do Nazaretu. A więc będąc w Egipcie, oglądali piramidy, te, które my na zdjęciach też pierwszego wieczoraśmy oglądali, i Sfinksa. Zapewne zapoznawali się z tymi historiami i wieść niesie, że pod tym drzewem, które teraz już jak korzeń tak położone jest, ale jeszcze żywy korzeń, że pod tym drzewem znaleźli schronienie. Później wrócili do Nazaretu, gdzie Jezus Chrystus uczył się ciesielki, stolarstwa. To tak jak w Kalwarii tutaj. Tak wygląda współcześnie ulica w Nazarecie. Jest to ulica handlowa, gdy wejdziemy w te poddasza, to tak jak w Jerozolimie, zatłoczone ulice różnymi towarami. Wszyscy liczą na to, że pamiątki z Nazaretu będą kupowane i będą wędrowały na cały świat. Tutaj mamy ruiny najstarszego miasta świata. To miejsce nie jest zamieszkałe, tutaj nikt nie mieszka. Obok powstało miasteczko o tej samej nazwie. Jerycho, miasto palm. Sykomora, to drzewo leśnej sykomory obok tej palmy jest, które ma upamiętniać, który wdrapał się na to drzewo, aby zobaczyć Jezusa, bo sam był niskiego wzrostu i nie miał szans, gdy ludzie otaczali Zbawiciela. Tam widzimy górę pokuszenia, ta po lewej stronie naszej. Tutaj są ruiny, okazuje się, że Jerycho było niszczone przez trzęsienia ziemi, przez najazdy 7-krotnie. A więc to, co tutaj mamy, co widzimy, to jest ta najwyższa warstwa. Koło Jerycha przepływa też rzeka Jordan i tutaj właśnie, a w ogóle miasto Jerycho jest bardzo ukwiecone, tutaj właśnie Jezus Chrystus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby być ochrzczonym, i wtedy z nieba odezwał się głos i to było kolejne poświadczenie, kim jest Jezus Chrystus. Nie był samozwańcem. Duch Święty w postaci cielesnej, jak gołębica, pojawił się nad nim, a on jako człowiek na tej ziemi, który pozostawił chwałę bóstwa, poddał się temu obrzędowi chrztu, aby dać nam również przykład, na czym polega chrzest. To jest zawarcie przymierza z Bogiem, a całkowite zanurzenie katechumena w wodzie oznacza koniec ze starym życiem, z tym, czemu hołubił człowiek do tej pory. Teraz zrozumiał, że Jezus jest jego Zbawicielem i chce podążyć jego śladem. Jezus Chrystus z takiej Biblii się uczył. Maria, jego matka, zadbała o
solidne wykształcenie Jezusa, chociaż nie mógł uczęszczać i nie uczęszczał, nie znamy nawet powodu, dlaczego, do szkół synagogalnych. Od 457 roku przed naszą erą mamy pewne proroctwo, które wyznacza dokładnie datę wystąpienia Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, jako pomazańca. Ty zaś wiedz i zrozumiej, usłyszał Daniel od anioła, który mu towarzyszył w wizji, polecenie. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do władcy pomazańca 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach jednak pełnych ucisków, a po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. Tutaj jest dyskusja wśród biblistów, co znaczy ta fraza, nie będzie dla niego. Ale nie chciałbym tego rozwijać teraz. Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. A więc i zburzenie świątyni, i zburzenie miasta, i zburzenie tego najeźdźcy, który zburzył świątynię. To wszystko zamyka się w tej zapowiedzi w 9 rozdziale proroctwa Danielowego. Zajmując się tymczasem do Mesjasza, od tego okresu, kiedy wyszedł dekret o ponownej odbudowie Jerozolimy, a było to w roku 457 przed naszą erą, tu mamy odliczony czas 7 tygodni, to jest do roku 408 i później 62 tygodnie dochodzimy do roku 27. To jest data chrztu Jezusa Chrystusa, bo wtedy następuje jego namaszczenie do misji mesjanistycznej. Apostoł Łukasz w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale w wierszu 38 to dokumentuje. Później w połowie tygodnia jest śmierć Jezusa, a później jest koniec już długiego okresu, którego częścią jest te 70 tygodni. Czyli dokładny czas, kiedy pojawi się Mesjasz. I to jest bardzo znamienne, bo Jezus Chrystus miał wtedy 30 lat i rozpoczynał swoją publiczną działalność. Stara się poznać to i zrozumieć. Jeszcze raz te same słowa, tylko w innym przekładzie. Od czasu zapowiedzi powrotu i odbudowania Jerozolimy aż do czasu księcia pomazańca upłynie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedzińce, mury, choć czasy będą wciąż pełne ucisku. Tam właśnie w Jordanie, koło Jerycha, jest takie miejsce, nazywa się Jardenit. Ludzie z całego świata przyjeżdżają albo ze swoimi duchownymi, albo korzystają z posługi duchownych, którzy tam dyżury pełnią, aby być ochrzczonymi przez zanurzenie. Właśnie gdy tam byłem, to ten chrzest miał miejsce całej grupy wyznawców Chrystusa. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na te miejscowości zakreślone i podkreślone. A więc Kafarnaum, Kapernaum, Betsaida, od północy liczymy, Gerasa, Kana, Nazaret, Góra Tabor, Naim. Chrystus dużo czasu poświęcił na niesienie pomocy ludziom potrzebującym, schorowanym, a nawet tym, którzy odeszli. Właśnie te słowa czytał w Nazarecie i efekt był taki, jak już o tym mówiłem. Dlatego Pan Jezus z Nazaretu jak gdyby się wyprowadził z rodzinnej miejscowości i najczęściej był w Galilei, tutaj, gdzie mieszkał apostoł Piotr w Kafarnaum.
Kiedyś tych tutaj fundamentów jeszcze nie było. One były wszystkie zasypane i zagruzowane. Archeologowie je oczyścili i na tym miejscu znaleźli takie pomieszczenia, które wyglądały na dom mieszkalny. Nazwali to domem teściów Piotra. Tutaj podobno Piotr się ożenił i jego teściowa była, którą Chrystus uzdrowił też w pewnym dniu, gdy tutaj przybył. I teraz postawiony jest taki piękny kościół. No nie wiem, czy Piotr miałby taki kościół. No ale na tym miejscu podobno to było stwierdzone. Tam w Kafarnaum zobaczymy również i takie stelle, na których są podobieństwa arki ze świątyni izraelskiej i innych przedmiotów, które gromadzili w Kafarnaum Żydzi. Tam też jest Góra Błogosławieństw i kościółek mały, więcej mieści się ludzi w tych dookoła, w tych poddaszach, niż w samym środku. Zazwyczaj jest zamknięty dla turystów, ale tutaj Chrystus wypowiadał błogosławieństwa. Jest to niesamowite przeżycie, gdy jesteśmy tam na miejscu i czytamy te błogosławieństwa. Stąd widzimy też skrawek Morza Galilejskiego i tam w kierunku Tyberiady. Ciekawe jest tutaj to, że to ukształtowanie, ta topografia terenu, ona tworzy jak gdyby naturalny amfiteatr. I co jest interesujące, że ktoś, kto jest tutaj u góry i nawet rozmawia, to nie przeszkadza nikomu, kto siedzi na zboczu w tym amfiteatrze. Natomiast to, co mówi przewodnik zazwyczaj, tam na samym dole, to się niesie, tak jak w amfiteatrze. Ta akustyka tak tutaj funkcjonuje. I wiemy, że Jezus Chrystus w takim ukształtowaniu, a gdy więcej było jeszcze ludzi, to prosił Piotra, aby odpłynął od brzegu, bo głos wypowiadany z łodzi, odbity od tafli, był potęgowany i ludzie mogli słyszeć to, co mówił Zbawiciel, bez nagłośnień, bez jakiejkolwiek aparatury, którą my się dzisiaj posługujemy. A to jest to Jezioro Galilejskie, czy Morze Galilejskie, na którym dokonywało się szereg cudownych rzeczy. A tu jesteśmy już w Nain, kiedy pewna dziewczyna, przepraszam, kiedy Chrystus spotyka kondukt pogrzebowy w bramie miasta i uzdrawia tego młodzieńca, to był jedyny żywiciel pewnej wdowy. Jezus Chrystus nie był ponurym człowiekiem. Skąd o tym wiemy, że był po prostu pogodny? Bo dzieci go lubiły. Gdziekolwiek był, to dzieci go otaczały. Dzieci uciekają przed ludźmi, którzy mają takie smętne miny. Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać prawdziwą radość dziecka Bożego, które przechodzi przez trudności na tej ziemi, ale przecież ma swojego Ojca Niebieskiego. Dzieci kochały Zbawiciela. Starsi je gromili, ale Jezus Chrystus zwracał uwagę starszym, że jeżeli my starsi nie staniemy się jak dzieci, które łatwo przebaczają, które lgną i wierzą temu, co mówi Bóg, co mówi Zbawiciel, to będziemy mieli kłopoty z wejściem do Królestwa Niebieskiego. I w takiej scenerii Jezus Chrystus nauczał. Uzdrawiał ludzi niewidomych, ślepych. Rozmawiał ku zdziwieniu uczniów z niewiastą. To wtedy było niespotykane, żeby mężczyzna sam na sam z niewiastą rozmawiał, a gdy się dowiedzieli, że to jest Samarytanka,
A żaden Żyd w tamtym czasie by się nie poniżył do tego, żeby rozmawiać z Samarytaninem, to tym większym zdumieniem byli napełnieni. Ale Jezus rozmawiał z nią i przyniósł jej zbawienie. Ona się podzieliła radością tego zbawienia z całym miastem i całe miasto przyprowadziła do Chrystusa. Uczniowie do tego miasta, do tego samego miasta poszli do Sychem, aby nakupić żywności. Nakupili żywności i przynieśli, ale nikogo nie przyprowadzili. Popatrzmy, jak człowiek, który przylgnął do Chrystusa i ma wdzięczność wobec Niego, nie potrafi obojętnie przejść obok drugiego człowieka, który nie zna jeszcze Chrystusa. Chrystus zwraca uwagę na znamiona czasu. Chrystus zwraca uwagę na losy miast Ceboim, Chorazym. Zwraca uwagę na Jerozolimę. My tak widzimy Jerozolimę, gdy dzisiaj ją oglądamy ze zbocza Góry Oliwnej. Jezus Chrystus kiedyś, i to była, jak nazwano ją, Niedziela Palmowa, wjechał na Oślęciu. I to był kolejny cud, i w proroctwach to było zapowiedziane, że to było jagnię oślicy, które nie było nigdy jeszcze nosicielem jakichkolwiek ciężarów. Ludzie, którzy wiedzą coś o osłach, ludzie, którzy tam mieszkają, to wiedzą, że na takie ośle nie da się usiąść, żeby ono cię natychmiast nie zrzuciło. Tym bardziej, że na ośle oni siedzą nie okrakiem, jak u nas na konia, tylko z boku siedzą. O takie ośle poprowadził Jezus Chrystus. I wjechał do Jerozolimy. A to był znak, że to jest król Izraela. I gdy dzieci i zgromadzeni oddawali mu chwałę, faryzeusze, nauczeni w piśmie, kapłani mówili: ucisz ich, bo oni bluźnią. Chrystus powiedział: jeśli oni przestaną wołać, to kamienie będą wołać. Ja sądzę, że w tej serii naszych spotkań mamy dowody, jak kamienie wołają, odkryte przez archeologów, dowodzą prawdziwości Pisma Świętego. Hosanna wołali synowi Dawidowemu, a to oznaczało Mesjaszowi. Chrystus spotykał się z różnymi ludźmi, z bardzo bogatymi ludźmi. To jest ilustracja takiego młodzieńca. To spotkanie z Jezusem, chociaż ten człowiek nie miał sobie nic do zarzucenia, skończyło się jego smutkiem, bo ukochał pieniądze i majątek bardziej niż cokolwiek innego. Odszedł smutny. Jest inny przykład Zacheusza, oszusta, kłamcę, złodzieja, przełożonego celników w Jerycho, tam gdzieśmy widzieli to, te drzewa. On, gdy Chrystus powiedział: ja chciałbym być dzisiaj, ja muszę być dzisiaj w Twoim domu, to powiedział: ale ja w domu mam nakradzionych rzeczy pełno. Ja najpierw chcę połowę majątku rozdać, to nie jest moje. A jeżeli oszukałem kogoś, to w czwórnasób wynagrodzę. Widzimy, na czym polega przyjście do Chrystusa i nawrócenie się. I to jest świadectwo, że On nie jest przywódcą religijnym, jak inni przywódcy religijni. On jest prawdziwym Zbawicielem. Gdy przyprowadzono właśnie wtedy w ostatnim tygodniu tam do świątyni kobietę, którą schwytano na procederze cudzołóstwa i chcieli ją ukamienować i powiedzieli: ale ty wiesz najlepiej, co byś ty z nią zrobił, a jak Mojżesz uczył, Mojżesz nakazał kamienować. Odpowiedzieli zaraz Zbawicielowi: ale ty nam powiedz, co byś ty zrobił. A on się schylił i na zakurzonej posadzce świątynnej, bo to było właśnie na dziedzińcu świątynnym, zaczął coś pisać.
Żaden z ewangelistów nie odnotował, co pisał. Odnotował tylko, że ci ludzie, którzy oskarżali ową niewiastę, spoglądali, co pisze. I kto tylko popatrzył, to uciekał. Psychologowie doszli do wniosku razem z teologami i biblistami, że Chrystus w tak dyskretny sposób pokazywał każdemu jego własne grzechy. Bo On na wylot nas zna, jak wtedy, tak i dzisiaj. I On nie chciał publicznie ogłaszać niczyich grzechów, jak to nieraz my ludzie się lubujemy, bawiąc się plotkami i mówiąc, a ty wiesz, co ona, a ty wiesz, co on. To nie jest Boże, to nie jest Chrystusowe. Idź i rozmawiaj sam na sam, powiedział Jezus Chrystus, jeżeli chcesz pomóc. I gdy wszyscy już odeszli, Pan Jezus pyta, nikt cię nie potępił? Nikt nie rzucił kamieniem? Ona mówi, Panie, nikt. Ale wiedziała, że on był jedyny bez grzechu i on mógł to zrobić zgodnie z prawem. Ale powiedział, ja cię też nie potępiam, idź i więcej tego nie rób. To jest Zbawiciel. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus dzisiaj jest taki sam i on czeka na nas i nie ma grzechu, którego by nie mógł przebaczyć? Ktoś powiedział, że proroctwa Pisma Świętego i wypełnienie ich w Nowym Testamencie to można przyrównać do układania puzli. Bierzesz ten puzel z proroctwem, wyjmujesz go ze Starego Testamentu i wkładasz na teksty biblijne Nowego Testamentu i tworzy ci się postać Jezusa Chrystusa. Z różnymi ludźmi Jezus Chrystus rozmawiał i nikim nie pogardził i zawsze pomagał. On był tym, którego obietnicę słyszała na początku w raju Ewa, która pierwszy grzech popełniła. I powiedziała, usłyszała te słowa, że będzie nieprzyjaźń między wężem i między nasieniem niewiasty. Skazanie na Jezusa Chrystusa, na Mesjasza. I że nasienie węża potrze piętę Zbawiciela, ale Zbawiciel potrze mu głowę, zupełnie go pokona. W wieczerniku Chrystus umywa swoim uczniom nogi. Są zażenowani, nie wiedzą jak się zachować. Zawsze robił to jakiś sługa. Spożywa z nimi posiłek, zjada z nimi chleb. Wypija wino i mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Uniżajcie się jeden przed drugim, umywajcie sobie nogi. Ja jestem Panem i nauczycielem i dobrze mówicie. Ja to uczyniłem. Jeśli wy chcecie być moimi naśladowcami, to idźcie tym szlakiem. I mówi, i więcej już nie będę z wami pił z tej winorośli. Będziemy go pili znowu razem, ale to już w Królestwie Ojca. Jaka cudowna obietnica. Judasz nie wiedział, jak się zachować, ale okazał się być zdrajcą, dla którego więcej znaczyły srebrniki niż przyjaźń. Zapowiedź prorocza w psalmie. Wypełnienie mamy pełen tekst tutaj z Ewangelii Jana 13 rozdziału. Cena zdrady. Prorok Zachariasz mówi o tych 30 srebrnikach i Mateusz odnotowuje tę samą kwotę, którą Judasz otrzymał za zdradę. Szuka tylko teraz sposobności. I wyszedł od tego stołu w górnym pokoju, a Chrystus z pozostałymi uczniami idzie, śpiewając pieśni do ogrodu oliwnego. Tutaj się modli i poci się krwawym potem.
Te stopnie już widzieliśmy któregoś dnia. Stopnie sprzed 2000 lat prowadzące do Pałacu Najwyższych Kapłanów. Zostały odkryte stosunkowo niedawno, 20, może 25 lat temu. A na tym miejscu stoi kościół zaparcia się Piotra. Tutaj już z ogrodu ogniwnego Chrystus nie idzie, jest wleczony przez oprawców, przyprowadzony przed najwyższych kapłanów, sądzony, a Piotr na dziedzińcu jest indagowany przez różnych ludzi, między innymi przez służącą, która mówi, ty też jesteś jednym z nich. Nawet akcent, nawet twoja modwa cię zdradza. A on mówi, ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ja nie znam tego człowieka. Chrystus mówił mu o tym kilkakrotnie. I to się powtórzyło 3 razy. I wtedy, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa, znowu kogut zapiał i Piotr otrzeźwiał i nie wiedział, co z sobą robić. Zetknął się później ze wzrokiem Jezusa Chrystusa, którego prowadzono już ubiczowanego i gorzko płakał i żałował. To jest ciekawe miejsce, taki krużganek, jak gdyby przejście. Nazywa się Litostrotos. Oznacza kamienny bruk. Tutaj właśnie czekali żołnierze i świątynni, i rzymscy na Jezusa Chrystusa, który musiał być im oddany po wyroku Piłata. W tym kręgu żółtym mamy wygrawerowaną, wydrapaną w skalę makietę gry w kości. I wszyscy są zgodni co do tego, że tutaj ci żołnierze się zabawiali i rzucali kości, komu przypadnie szata tego, kto będzie skazany. Bo tak jak w dzisiejszych naszych dniach, a może już nie dzisiejszych, ale sprzed 50 lat jeszcze, ja pamiętam, jeżeli ktoś się powiesił, to ludzie wszystko robili, żeby ten sznur tego powieszonego zdobyć, albo kawałek sznura. Tak tutaj targowali się o tę szatę. Ale nie dało się jej podzielić, była tkana z jednego kawałka, wobec tego rzucali losy. A ci, którzy sądzili Jezusa, nie wiedzieli, co z nim zrobić. Najpierw Piłat, później Herod. Nie widzieli powodu, dlaczego by mieli skazać Jezusa Chrystusa. Oto człowiek. Tak powiedział Piłat. Ci wszyscy, którzy krzyczeli, ukrzyżuj go, chyba w jego pojęciu nie zasługiwali na to miano człowiek. Ale on miał przed sobą prawdziwego człowieka, który pozostawił chwałę prawdziwego bóstwa i jako człowiek przyszedł umrzeć za nasze winy. Wtłoczono na niego krzyż. A Jan Chrzciciel już mówił, że to jest ten baranek, który gładzi grzech świata. W świątyni izraelskiej baranki ustawicznie były składane. I Chrystus na krzyżu, gdy umierał, to był ten czas składania ofiary wieczornej. Podobno, nie mamy źródeł. Ale niektórzy mówią, że takie źródła są gdzieś. Że baranek wyrwał się arcykapłanowi wtedy. Bo prawdziwy baranek Boży umierał na krzyżu Golgoty. Tę Golgotę też widzieliśmy, jak różna od tamtego krzyża. Ale my hołdujemy w tym, co błyszczy, co ma jakąś wartość. A to była Golgota, to było wzgórze trupiej czaszki. Chrystus tak straszliwie cierpiał, ale nie zapomniał o swojej matce. Najbardziej związany był z najmłodszym ze swoich uczniów, z Janem. I dlatego umierając na krzyżu, chociaż
W domu Marii i Józefa było jeszcze szereg braci, a nawet siostry Pana Jezusa. Ale oni nie wierzyli w Niego. Jezus nie mógł ich, Marii, Matki, oddać w ich ręce, pod ich opiekę. Nie miał takiego zaufania. Natomiast miał pełne zaufanie do Jana. Od tej pory Jan już przyjął Marię do swego domu. Na wzgórzu stanęły trzy krzyże. Na środkowym krzyżu umierał nasz Jezus, nasz Zbawiciel. Istnieje opowiadanie, że ten, którego Piłat uwolnił na święta, pamiętacie, jak miał na imię? Barabasz, tak? To był rzezimieszek. Ale Żydzi pod namową kapłanów zdecydowali, że chcą Barabasza. Istnieje opowiadanie, że Barabasz w piątkowe popołudnie przyszedł tutaj, bo po lewej i po prawej to byli jego koledzy. Oni razem uprawiali to rzemiosło rozboju i kradzieży i morderstwa. Popatrzył i powiedział: tego z lewej znam, ten z prawej to też był równy chłop. Szkoda, że ich chwycili. Będę musiał sobie innych dobrać jeszcze. Ale tego pośrodku to ja nie poznaję. Kto to jest? Zadumał się, a po chwili mówi tak: ale wiem, że to jest mój krzyż. I on umiera na moim miejscu. Ponoć miał przyjąć Zbawiciela. Jak jest z nami? Bo Chrystus naprawdę umierał na moim miejscu, na Twoim miejscu. Czy chcemy Go przyjąć? Wtedy zasłona w kościele rozdarła się, w świątyni trzęsła się ziemia, dziwne rzeczy się działy. Kapłani nie wiedzieli, co zrobić. Chrystus umiera w taki sposób, że nie jest kamienowany, tylko jest przebity, przebodzony, jak tutaj jest powiedziane. I tak było tutaj. Na rzymskim narzędziu tortur umiera. Kolejny tutaj taki wkład tych puzli. Modlił się za oprawców. To było również przepowiedziane i tu mamy ten tekst. Odpuść im, Ojcze, bo oni nie wiedzą, co czynią. A Stary Testament zapowiadał, on się wstawił za przestępcami. Oni go skazali. To oni zgrzeszyli, a on im przebaczył. Ostatnie puzzle. I w ten sposób widzimy coraz wyraźniej ten obraz Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz wracam do tego tekstu z Księgi Daniela. Staraj się poznać to i zrozumieć. Od czasu zapowiedzi powrotu i odbudowania Jerozolimy, aż do czasu księcia pomazańca, do Mesjasza, upłynie 7 tygodni i 62 tygodnie. Ten czas już się wypełnił. W średniowieczu rabinacka rada i nie tylko rabinów, ale uczonych hebrajskich, a naród był w rozsypce. Naród był w środowiskach też chrześcijańskich. Naród był w środowiskach jak ci, którzy słuchali Apollosa, którym pokazywano proroctwa i to, że one się wypełniły w Jezusie Chrystusie. Taką uchwałę podjęto na tym spotkaniu. Niech rozkruszą się i rozpadną się kości palców i rąk tego, kto by odwracał karty Księgi Daniela w poszukiwaniu czasu przyjścia Mesjasza. Bo radzili sobie z tym, żeby inaczej zinterpretować różne proroctwa, które były. Ale tego nie dało się zinterpretować, bo to był ostro zaznaczony czas, kiedy on przyjdzie.
I w wyniku tego proroctwa z Daniela z 9 rozdziału nawróciło się mnóstwo wyznawców judaizmu do Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy jeszcze szczegóły, w jakiej scenerii umiera Jezus Chrystus. To jest zapowiedź z psalmu i rzeczywistość opisana przez Jana. Jeszcze raz litostrotos. To, że kości jego nie będą złamane, a zdawało się, że już to proroctwo zostanie niedopełnione. Więc powiedziano, kości z niej, chodziło o ofiarę, która symbolizowała Mesjasza, nie złamiecie. Tutaj nie pouciekali, bo jeszcze żyli, pozostali na krzyżach, to łamano golenie, taki był zwyczaj. Ten ból już dobijał całkowicie skazańca. Przyszli do Chrystusa, aby zrobić to samo i stwierdzili, że już nie żyje. A więc nie było sensu i nie łamano jego kości, natomiast przebito jego bok. To, czego nie czyniono odnośnie tamtych oprawców, tamtych skazańców. Chrystus, gdy zmartwychwstał i w niebo wstępował, powiedział tak do swoich naśladowców: idźcie na cały świat i powiedzcie ludziom, by w gotowości czekali na mój powrót. Ja przyjdę zabrać was do domu. Wczoraj już oglądaliśmy ten obraz. Chrystus jako najwyższy kapłan w niebieskiej świątyni, nie tu na tej ziemi. W niebie jest świątynia i o tym będziemy mówili i czytali z Pisma Świętego. Stamtąd oręduje, a dzisiaj chce nam towarzyszyć w różnych okolicznościach naszego życia. Czytając Pismo Święte, możemy naprawdę poznać tę cudowną postać naszego Zbawiciela. Jest to, co dzisiaj chciałem z wami, drodzy, poruszyć, przeczytać. Niech Bóg nam błogosławi i wyciągnijmy jakieś dla siebie wnioski. Bo to, że jesteśmy tutaj i słuchamy tego, niektórzy może po raz któryś już, to dobrze, utrwalamy sobie ten materiał. Ale ważne jest, jaki mamy stosunek do naszego Zbawiciela. On miał jeden. Oddał wszystko, abym ja i ty, abyśmy mogli być zbawieni.